autorzy dzisiejszej wystawy to Grażyna Kędzielawska i jej syn Maciej. Należą do znanej w Łomży rodziny artystycznej, która często wystawia swoje prace, ale właściwie w takim wymiarze wystawy obojga artystów nie było. Wracam do Łomży i wracam do Gietek, które leżą blisko Łomży, i wracam tutaj do Karoliny z moimi pracami co jakiś czas. Oboje pracują w łódzkiej filmówce. Pani Grażyna jest zresztą absolwentką Wydziału Reżyserii tej uczelni i na Wydziale Reżyserii pracuje. Natomiast Maciej ukończył Akademię Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a pracuje na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, również Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zajmuje się tam animacją filmową i efektami specjalnymi, ale głównym jego zainteresowaniem jest grafika komputerowa. Pani Grażyna, o czym pewnie nie wszyscy w Łomży wiedzą, ma bardzo bogaty dorobek filmowy. Jest reżyserem i napisała scenariusze do blisko 30 filmów. Interesuje ją film dokumentalny. Zwykle opowiada w nich o losach ludzi, o trudnych, powikłanych, i takie zresztą też są jej dzisiejsze prace portretowe. One dotyczą również losów ludzkich, przemijania. Często są to wizerunki, w których nie tyle chodzi o podobieństwo, a o przedstawienie emocji, o przedstawienie refleksji o życiu, o czasach, o tym, co jeszcze nas czeka. Emocje tak, ale wtedy ja to określam, tak samo jest i z kinem, i z czym innym, prawda? Że jak człowiek zapomina, co robi, zapomina o tym, prawda? Jest tak zajęty, to wtedy jest to prawdziwa twórczość. Prawdziwy rodzaj ekspresji, wyrazu. Pani Grażyna specjalizuje się, jeśli chodzi o malarstwo, właśnie w akwareli. Od lat tworzy pejzaże. Inspiruje ją tutejszy krajobraz, krajobraz nizinny, z nadpisy, Narwi. Krajobraz, który właściwie zapisał się w jej pamięci, w jej wyobraźni na zawsze, bo jeśli maluje pejzaż, to ma on zawsze w sobie cechy tego tutejszego pejzażu. Poza takimi inspiracjami w sensie pejzażu, prawda, bo tym się troszkę jako tematem zajmuję, to myślę, że tu jest taki przychylny klimat dla twórców. Ktoś, kto chce tej konfrontacji, a my tutaj się prezentujemy na ogół rodzinnie, prawda? Tutaj ta wystawa w tej chwili jest dwuosobowa. Przedtem było więcej osób, prawda? Daje nam to takie poczucie jakby zweryfikowania tego, kim jesteśmy, co robimy, mimo że znamy swoje prace. Myślę, w inny sposób, używając jakby innych możliwości technicznych, bo akwarela jest dość taką techniką, że pozwala w sensie samej techniki też zweryfikować warsztatowe jakby takie możliwości, i to mnie w niej teraz ciekawi. Takie powroty do akwareli mnie inspirują jakby w szukaniu nowych rozwiązań. Śledzę jej pracę od wielu lat i zawsze mnie zadziwia ta świeżość spojrzenia, czyli ona po prostu czuje ten krajobraz i chce przekazać całą jego urodę, ale nie tylko w realistycznym, absolutnie nie w realistycznym odtworzeniu, a właśnie we własnych emocjach, w stworzeniu takiej artystycznej metamorfozy, artystycznego odpowiednika tego, co dzieje się w naturze. Wspaniale posługuje się nie tylko formą, ale także doskonale stosuje farby akwarelowe, które nie są łatwe. Świetne są przejścia pomiędzy barwami, lubi barwy chłodne. Błękity i zielenie w jej wydaniu to właściwie prawie cała tęcza. Bardzo ciekawy cykl stworzył Maciek, nazwał je Świecącymi Pudełkami. Umieścił tam na kliszach swoje zdjęcia, ale warstwowo także jeszcze folie z elementami graficznymi i
powstały swoiste grafiki 3D, ponieważ jest tam znakomicie przedstawiona przestrzeń, choć artyście nie tyle zależało, a może nie tylko, na pokazaniu przestrzeni, na ukazaniu jej zmienności, ale przede wszystkim również jest to opowieść o człowieku i wcale niełatwa, bo ludzi przedstawia na tle takich krajobrazów, mówiąc kolokwialnie, nieciekawych. Artysta tworzy także grafiki komputerowe na papierze i tutaj zestawia elementy zupełnie w sposób nieoczekiwany, taki surrealistyczny gdzieś. Być może tutaj odzywa się duch twórczości jego taty, pana Stanisława Kędzielawskiego, który zawsze tworzył odrealnione przestrzenie i takie właśnie nieco niepokojące, tajemnicze, więc gdzieś ten klimat przewija się, ale na pewno nie ma tutaj nic z naśladownictwa. Są to oryginalne prace młodego artysty, który ma niesamowitą wyobraźnię i poprzez te właśnie nieoczekiwane, nieoczywiste zestawienia tworzy zupełnie nową jakość. Wystawa będzie czynna do 20 września.